proszę, dzisiaj będę gotowała węgierską zupę gulaszową. Z kluseczkami przygotowałam sobie wołowinę, dwie cebule, cztery ząbki czosnku, dwie papryki różnokolorowe, pomidora, marchew, pietruszkę, seler. Będą potrzebne także ziemniaki oraz rosół wołowy. Może być to oczywiście woda i kostki rosołowe. Mięso będę podsmażać na smalcu. Jako przypraw użyję słodkiej i ostrej papryki oraz soli i pieprzu. Będzie potrzebny także mielony kminek i dwa liście laurowe. A na kluseczki użyję jednego jajka i kilku łyżek mąki. Wszystkie składniki oraz ich proporcje jak zawsze podaję w opisie pod filmikiem. A jeszcze natka pietruszki, którą posypię zupę. Zaczynam od sparzenia pomidora. Teraz zalałam go wrzącą wodą. Teraz warzywa korzeniowe pokroję na kostkę. Warzywa przełożę do miseczki. Z papryki wycinam gniazda nasienne. I usuwam też te białe błonki. To samo z żółtą papryką. I obrane papryki pokroję teraz w mniejsze kawałki. Teraz obiorę ze skórki pomidora. Wycinam szypułkę. Nacinam. I zdejmuję skórkę. Obranego pomidora pokroję na kostkę. Pomidora dorzucam do papryk. Zmiażdżę teraz i posiekam czosnek. Tak posiekany czosnek dodaję do pomidorów i papryk. No i na koniec pokroję w piórka cebulę. Cebulę wrzucę do miski. I teraz pokroję mięso. Mięso pokroję na taką kostkę, niezbyt dużą,
mniej więcej 2 na 2 cm. I teraz przełożę to mięso do miseczki i zaraz zacznę je podsmażać. Na dno garnka wkładam 2 łyżki smalcu. Gdy smalec się rozpuści, wrzucę na niego wołowinę. Wołowinę obsmażam do cięcia. Do ściętej wołowiny dodaję cebulę. Cebula już się zeszkliła, dodaję teraz warzywa korzeniowe. I na tym etapie dodaję przyprawy. 2 łyżeczki słodkiej papryki. Pół łyżeczki ostrej papryki. Oraz 1 łyżeczkę kminku. Te przyprawy mają się dobrze rozpuścić w tłuszczu. I teraz dodaję papryki, pomidora i czosnek. Dodaję teraz 2 liście laurowe i zalewam całość rosołem wołowym. Nakrywam pokrywką, gdy zupa zawrze, zmniejszę grzanie i będę gotować około godziny do miękkości mięsa. Oczywiście sprawdzę po godzinie, czy to mięso na pewno już zmiękło. Moja zupa gotuje się dokładnie 1,5 godziny. Po godzinie mięso jeszcze nie było miękkie. Sprawdzę je teraz. O, już jest prawie mięciutkie. Dodaję więc teraz pokrojone w drobną kostkę ziemniaki. Ziemniaki muszą zmięknąć, więc ja w tym czasie przygotuję ciasto na kluseczki. Do kubka wbijam jajko. Dodaję troszkę soli i mąkę. Mąki dodaję tyle, żeby ciasto było dość zwarte. Nie może być lejące. Ciasto już jest dosyć fajne, gęste. I takie właśnie powinno być. Przekładam je na mały talerzyk. I z tego talerzyka będę odrywała małe kluseczki wprost do zupy. Sprawdzam ziemniaki. O, są już miękkie. Więc teraz zupę muszę doprawić do smaku. Dodam odrobinę soli. Pamiętajmy, że dodałam tutaj rosół wołowy, który już był też posolony, więc tej soli już niedużo. I trochę pieprzu. I teraz do tej zupy będę wkładała kluseczki. Odrywam malutkie porcje. Od
czasu nożyk moczę w gorącej zupie. I zupę z kluseczkami pogotuję około 5 minut. A potem wyłączę grzanie. Jak zupa odpocznie, posypię posiekaną natką pietruszki i podam. Zupa gulaszowa jest niezwykle treściwa i bardzo rozgrzewająca. A przy tym bardzo smakowita. W sam raz pikantna, mięso z papryką, pomidorami, cebulą, doprawione kminkiem i ostrą papryką to jest to, co w węgierskich potrawach lubimy najbardziej. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.